To jest podcast muzykalności, odcinek 19. Podobno jedynym usprawiedliwieniem dla aktora, który z nagłych przyczyn nie może wystąpić w spektaklu jest to, że umarł. Każdy inny powód, co podkreśla moja rozmówczyni, nie jest wystarczająco ważny, a przedstawienie zwyczajnie musi się odbyć. Musical w którym dumnie, ramię w ramię na scenie kroczy. Aktorstwo, choreografia i muzyka ma się w Polsce coraz lepiej, o czym świadczy wielostotysyczna publiczność i na długo, długo wcześniej wyprzedane bilety. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możesz zostać aktorką lub aktorem muzykalowym, jak wyglądają castingi, oraz jak możesz się do nich przygotować, a także czy na pewno za cenę sławy i oklasków jesteś gotów powtarzać ten sam spektakl kilkaset razy, zawsze tak samo, oraz jak wiele spektakli musisz zagrać w miesiącu, by osiągnąć średnią krajową, to zapraszam Cię do wysłuchania odcinka, w którym o tym wszystkim i o wielu innych aspektach pracy aktorki muzykalowej opowie Paulina Łaba. TORRES Nazywam się Tomasz Glinka, a ty słuchasz właśnie podcastu Muzykalności, w którym opowiadam o tym, jak możesz zamienić swoją pasję do muzyki w sposób na życie lub realizować własną muzyczną wrażliwość jako ciekawe hobby. O ile w filmie czy w grach komputerowych muzyka najczęściej tylko jako tło podkreśla emocje, które towarzyszą bohaterom fabularnym... Y o tyle jest taka jedna forma sztuki, która już z samej nazwy stawia muzykę na równi z aktorstwem i choreografią. Mówię oczywiście o muzykalu. Jako wykonawca wielokrotnie miałem okazję akompaniować do takich przedstawień. No i wiem, że kiedy show wystartuje, to niczym rozpędzona lokomotywa zatrzyma się dopiero na stacji pod nazwą Oklaski Końcowe. Nie ma mowy, żeby coś poszło nie tak. No a o to nietrudno, szczególnie kiedy grasz ten sam materiał dźwiękowy od kilku miesięcy i po prostu dopada cię rutyna. W rozmowie z Pauliną, której zaraz wysłuchasz, poruszamy bardzo, ale to bardzo wiele praktycznych kwestii związanych ze wszystkim, co będzie Cię dotyczyć, jeśli postanowisz zająć się aktorstwem muzykalowym. Jednocześnie jako wokalistka Paulina odpowiada trochę o własnej drodze do występowania na scenie, co również jest ciekawe, jeśli już zajmujesz się muzyką. A nie miałaś lub nie miałeś okazji jeszcze wybrać się na casting do musicalu Zapraszam cię do wysłuchania mojej rozmowy z Pauliną Łabą-Torres Uszanowanie Paulino Dzień dobry, cześć, cześć Powiedz mi, kiedy myślisz o tym, czym się zajmujesz? To jesteś bardziej wokalistką, tancerką czy aktorką? Wiesz co, jak sobie myślę o, o tym, co robię i kim tak naprawdę jestem, to myślę o sobie jako o artystce przede wszystkim, a nie jako wokalistka, tancerka, aktorka. I wydaje mi się, że to jest klucz tak naprawdę do tego, bo. Ja się zajmuję głównie też muzykalem, czyli sceną muzyczną. I tam łączę te wszystkie kwestie ze sobą. No, może gdzieś tam najmniej czuję się tancerką, ale na pewno wokalistką, aktorką i tancerką, jak jest potrzeba, to również. Mhm. Będziemy dzisiaj rozmawiać o muzykalach. Rozmawiamy o tym, jak to jest być aktorką, aktorem muzykalowym. Ale także jakim zostać i co zrobić, żeby, żeby stanąć właśnie w świetle reflektorów z piękną muzyką w tle i, i móc występować. Ja nie bez, przy, nie bez przypadku zapytałem o to, kim się czujesz, że jesteś, dlatego że wiem, że ty masz doświadczenie muzyczne, jeśli chodzi o śpiewanie. Brałaś udział w wielu konkursach wokalnych, festiwalach, śpiewałaś też koncerty. No i właśnie, zanim zaczniemy, to opowiedz trochę o sobie, jakie jest Twoje doświadczenie. Co robisz, co robiłaś? E, tak, myślę, że to też jest ważna kwestia, że e, ja jestem po dwóch szkołach. Po studium wokalno-aktorskim w Gdyni. E, jest to szkoła muzykalowa. Oraz w tym samym czasie studiowałam e, zaocznie na Akademii Muzycznej w Gdańsku, i to była wokalistyka jazzowa, więc w jednym czasie po prostu jeździłam od jednej szkoły w Gdyni do drugiej szkoły w Gdańsku. I to był okres naprawdę bardzo intensywny, bo przez 5 lat skupiłam się właśnie na tych dwóch ważnych kwestiach. Ja rzeczywiście gdzieś na początku bardzo kierowałam się w stronę wokalistyki. Myślałam, że ja to głównie będę nagrywać płyty jazzowe i będę wokalistką jazzową, ale jednak moje życie też skierowało się na taki tor, że w wieku 17 lat poszłam na casting był to casting do musicalu RENT w Szczecinie. Miałam 17 lat i właśnie poznałam tam takich ludzi, którzy powiedzieli mi, nie, ty nie możesz być tylko wokalistką jazzową. Ty musisz iść koniecznie również y, kształcić się w kierunku musicalu, bo ty masz wszystko to, czego potrzebuje aktor musicalowy. No i rzeczywiście y, nie mogłam się zdecydować, y, w którym kierunku bardziej y, chcę pójść, ale jak się dowiedziałam, że te dwie szkoły są w miarę blisko siebie i że mogę to połączyć, i że też dostanę pomoc od rodziców finansową, bo nie ukrywajmy, że studia zaoczne też kosztują, a szkoła w Gdyni była szkołą dzienną, no to, no to oczywiście zaryzykowałam. I poszłam w to. Zrobiłam dwie szkoły w jednym czasie. Też w studium nie miałam takiej możliwości, żebym dostała na koniec dyplom magistra, dlatego też zdecydowałam się na Akademię Muzyczną. Aczkolwiek do dzisiaj nikt mnie nigdy nie zapytał o mój papier ukończenia szkoły żadnej. Bo Tak jak mówię, też na castingu aktorzy, ludzie, którzy w ogóle stają przed jury i przed komisją, nie muszą mieć żadnego wykształcenia. Dlatego też, ale ja postawiłam jednak na to wykształcenie, też rodzice mi zawsze od dziecka mówili, że wykształcenie musi być, więc jestem... Z zawodu, można powiedzieć, z, na dyplomie mam aktorka scen muzycznych oraz magister e, o, sztuk e, muzycznych. O nie, nie pamiętam już jaki to jest tytuł, ale, e, ale i wokalistka, i aktorka. Także no, te, te dwie rzeczy łączę. Tak jak w muzykalu, też te dwie kwestie są nierozerwalne ze sobą, łączą się i tak samo jeszcze ten taniec pojawił się gdzieś tam w, w szkole, dlatego że mieliśmy bardzo dużo tańca, różnego tańca, więc też radzę sobie z tym, można powiedzieć, dobrze. Mhm. Miałaś 17 lat, wystąpiłaś po poszłaś na casting i też potem wystąpiłaś po raz pierwszy w muzykalu. Teraz masz 18, tak? Więc, <noise> tak? Co się działo przez ten rok jeszcze? <noise> no, przez 11 lat rzeczywiście, no tak, przez 5 lat studiowałam, ale też w tym czasie w studium wokalno-aktorskim miałam taką możliwość, żeby też mieć praktyki, można tak to powiedzieć. To, są, to były praktyki na, na scenie profesjonalnej, dlatego że na trzecim piętrze znajdowało się studium, a na dole, że tak powiem, teatru była scena, czyli teatr muzyczny imienia Danuty Baduszkowej. I to były takie piękne czasy, gdzie dyrektor Maciej Korwin przychodził na egzaminy nasze i wyłapywał sobie osoby, które gdzieś tam mu się spodobały. I to byli studenci no, drugiego. Na pierwszym roku jeszcze nie można było gdzie występować, bo wiadomo, że się człowiek dopiero uczy. Ale od drugiego roku już zaczą, zaczął zaczął wyłapywać te osoby i ja miałam takie szczęście, że zostałam właśnie gdzieś tam wypatrzona przez dyrektora i już na drugim roku weszłam do różnych produkcji muzykalowych, a na trzecim roku zagrałam główną rolę w muzykalu Gris, więc to była dla mnie taka ogromna szansa i myślę, że to jest w ogóle duża szansa dla ludzi, którzy wychodzą z tej szkoły i mają już w CV jakieś tytuły, bo inne szkoły tego, Możliwości nie dają. Właśnie jeszcze odpowiadając Ci na wcześniejsze pytanie, bo co ja robiłam? No tak, uczyłam się, mm -hmm. zaraz to połączę. Uczyłam się w szkole, swoją wiedzę cały czas jeszcze poszerzałam, edukowałam się. Jak wyszłam ze studium wokalno-aktorskiego, to już miałam naprawdę bardzo fajne CV. No i później zaczęły się już. Może nie schody, ale e, zaczęły się y, moje. Plany, marzenia w stosunku do tego, co chcę robić. Dostałam etat w, w teatrze muzycznym w Gdyni. Przez rok czasu tam pracowałam, ale również ciągnęło mnie tutaj do Warszawy, żeby, żeby jednak tutaj coś robić. Zawsze mnie ciągnęło do, do stolicy. Nie oszukujmy się, są tutaj lepsze możliwości i na wielu płaszczyznach można, można robić różne rzeczy nie tylko udzielać się w teatrze muzycznym. I przyjechałam tutaj do Warszawy, dostałam się do musicalu Zorro w Teatrze Komedia, jeździłam pomiędzy, pomiędzy właśnie Warszawą a Gdynią i to był taki dla mnie przełomowy rok, rok też decyzji, co dalej, co robić. I wtedy też znowu pojawiła się kolejna opcja, kolejny musical, kolejny teatr, który no był gdzieś tam na liście moich marzeń, Teatr Muzyczny Roma. Pojawił się casting do musicalu Mamma Mia na rolę Sophie. Ja byłam tak chyba zdeterminowana i tak też pewna tego, że chcę tam być w tym teatrze, że po prostu pojechałam na casting. I no w skrócie, dużym mówiąc, udało się. Więc musiałam podjąć decyzję, czy chcę być dalej w Gdyni, czy, czy może już chciałabym rozpocząć swoją nową drogę w teatrze muzycznym Roma i w ogóle w Warszawie. No i padło na Warszawę. Rozstałam się z teatrem w Gdyni, przyjechałam do Warszawy, i, i teraz, tutaj, teraz tutaj żyję, pracuję. Przez pięć lat byłam związana z teatrem muzycznym Roma. Zrobiłam dwa tytuły: Mama Mia oraz Piloci. I no, ten teatr nie jest teatrem etatowym, to jest teatr repertuarowy, znaczy te, teatr y, niezależny, w którym te. Tytuły są zazwyczaj przez półtora dwa, półtora roku, dwa lata. Yy, czyli praktycznie podpisujemy kontrakt na, yy, na ten czas i to jest jeden spektakl tylko yy, w tym jednym teatrze. Yy, więc no, mama mi grałam przez dwa, a nie wiem, czy nawet nie więcej, nie, chyba dwa yy, lata, yy, jeden tytuł przez dwa lata. Yy, także też kolejne nowe wy wyzwanie, yy, kolejna rzecz, która która była dla mnie totalnie nowością, i też tak dla młodej osoby, która, która dopiero zaczyna swoją drogę. Później pojawił się tytuł Piloci. Przez półtora roku również graliśmy tylko ten jeden tytuł. No, i za każdym razem do, do kolejnego projektu musimy przystępować do castingów. To nie jest tak, że już mnie znają w teatrze, także dostanę fory, zaproszą mnie na rolę. Oczywiście często jest tak, że zapraszają, ale, ale tutaj trzeba się pokazać jednak w tym teatrze. Więc. Przez pięć lat byłam związana z tym teatrem, a teraz już nie jestem związana z, z teatrem muzycznym Roma, robię inne rzeczy i spełniam się też na innych polach. Urazowajmy o tych innych polach, jeszcze tak wiesz, chociaż odrobinę. Wiesz, co, ja też się zajmuję dubbingiem. Mhm. To jest też taka przestrzeń dla mnie wspaniała, żeby się spełniać. Nie ukrywam, jak byłam w Gdyni, to marzyło mi się, żeby gdzieś tam występować, użyczać głosu do bajek Disneya, do różnych bajek. To mi się zamarzyło i to się też spełniło. Będąc tutaj w Warszawie, udało mi się zrobić dużo fajnych projektów, różnych rzeczy. Śpiewać też w różnych piosenkach Disneya. I, I to jest takie pole, na którym się realizuje. Nadal też gramy w, w muzykalu, ale już, już nie w Warszawie, tylko w Teatrze Muzycznym w Łodzi, w spektaklu Madagaskar. Jest to spektakl dla dzieci, totalnie inny od wszystkich innych spektakli, które się gra dla dorosłych. I to też jest, też jest wyzwanie, i to też jest fajna rzecz. Chodzę na castingi reklamowe. To też jest zupełnie inna bajka. Chodzę na castingi też serialowe. Udało mi się ostatnio też wystąpić w serialu jednym. No i tak teraz kieruję trochę swoją drogę nie stricte muzykalowo, dlatego że uważam, że życie jest no, na tyle ciekawe, na tyle e, różnorodne e, i też mój zawód daje mi taką e, możliwość do tego, żeby spełniać się na właśnie tych różnych e, polach. Chyba najmniej mam teraz y, marzeń związanych z, z twórczością własną, jeżeli chodzi o nagrywanie płyty, bo za, zapewne też mnie o to gdzieś tam. Ubiegasz moje pytania <laughs> chciałeś zapytać, y, ale t, to, to wydaje mi się, że to jeszcze gdzieś tam na mnie czeka, dlatego że y, to teraz nie jest moim priorytetem i to teraz nie jest moim marzeniem. Y, ale, ale mówię sobie, czemu nie czemu nie. Okej, okay, Paulina, Wróćmy na pewno do tego, obiecuję ci to. Ale jeszcze powiedz mi, jak już nie idziesz na casting, nie, nie, nie śpiewasz, nie robisz nic związanego z muzyką czy, czy z zawodem, który wykonujesz, co robisz w wolnym czasie? A w wolnym okej. Okay. Tak, no to tak. to co się dzieje? Właśnie tak prywatnie. Chodzę na jogę, chodzę na y, treningi. Y, EMS, to są treningi takie prądem. Y, y, bardzo, bardzo mi dobrze akurat robią na, na, na moje ciało. Co jeszcze robię? Bardzo dużo czasu spędzam z moim już mężem. Można tak powiedzieć, podróżujemy. To jest nasza wspólna, taka zajawka, zainteresowanie. I to jest wspaniała odskocznia od tego, co się dzieje u nas na co dzień, bo nie ukrywam, ten światek muzyczny, teatralny jest bardzo intensywny. Bardzo dużo czasu spędzamy na pracy. To są często próby, to są zazwyczaj więcej prób niż, niż samych występów, ale jednak trzeba gdzieś tą głowę luzować i, i trzeba nabierać dystansu, żeby nie uszaleć po prostu w tym świecie. Mhm. Wsumiałaś o swoim mężu Ja mam pewien pomysł mhm. Ale podzielę się z nim, z tobą i ze słuchaczami Na koniec tego odcinka Dobra. Także przejdźmy do tematu musicali mm, Musical Mama Mia Był z tego co mi wiadomo Wystawiony 560 razy Dokładnie e, Musical piloci obejrzało ponad 400 tysięcy widzów Tak mm, Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że musicale w Polsce Mają się coraz lepiej tak. I co takiego jest w musicalach Że, że przyciągają coraz więcej osób Wiesz, co wydaje mi się, że musical to jest bardzo atrakcyjna forma rozrywki dla ludzi, łączy nie tylko śpiew, taniec, czy, czy też aktorstwo, ale również to, to jest wielowymiarowe show, to, to, to są światła, to jest scenografia, choreografia. Myślę, że dla takiego widza z zewnątrz, który Zazwyczaj chodzi bardziej do kina niż, niż do teatru, a jeżeli chodzi do teatru, to do dramatycznego, to to jest dla niego chyba taka najbardziej um, najbardziej um, atrakcyjna forma przekazu. Dzieje się tam tyle rzeczy na scenie, łączy się to wszystko ze sobą. Wydaje mi się też, że dzięki różnym ekranizacjom, adaptacjom muzykali też to jest bardzo popularne. Nie wiem, takie muzykale jak mam Mia chociażby, które, które też są na bazie muzyki bardzo popularnej, tutaj na bazie muzyki Abby. To, to też przyciąga widzów. Jak taki człowiek zobaczy w telewizji taki muzykal, no to chętnie też pójdzie do, do teatru. Muzykal La La Land, który po, powstał, powstał od, od zera. Myślę, że forma teatralna też już tutaj. Niedługo będzie, także y, ludzie, ludzie przeciągają przede wszystkim też tytuły. Jeżeli znają jakiś y, tytuł, to chętnie idą. No, w przypadku musicalu y, Piloci, y, tutaj wydaje mi się, że dużą też kwestią y, był temat poruszany, bo to był, bo to był te, temat bardzo nam bliski, czyli y, też tematy, które, które są poruszane w tych musicalach, y, to są tematy historyczne, tematy społeczne, bardzo ważne tematy, kwestie, które są poruszane, typu wiara, e, orientacje seksualne. To są wszystkie takie ważne tematy, gdzie e, ludziom się wydaje, że musical jest bardzo lekki e, w swoim przekazie, lekki jest, ale, ale nie jest na pewno e, o tyle błahy, żeby nie poruszyć też e, tych widzów. Oczywiście e, łatwo jest przejść. Z, z rozmowy do, do śpiewu w muzykalu, i może dla niektórych osób może być to nienaturalne, zwłaszcza dla mężczyzn. Mężczyźni często mówią, a co to jest, że tutaj mówią, a nagle śpiewają? To jest bardzo nienaturalne. A moim zdaniem właśnie przechodzenie z, z łatwością z rozmowy do właśnie śpiewu, jest tak czymś pięknym i tak, tak, takim prostym, że zamiast powiedzieć te parę słów, wyznać miłość, to po prostu zaśpiewasz. I jeżeli temu jeszcze wszystkiemu towarzyszy muzyka, no to to jest, to jest po prostu piękne w swojej postaci. Ja dodam jeszcze, że właśnie z perspektywy mężczyzny oglądając musical piloci, Muszę przyznać, że to jest naprawdę, jakby technicznie, świetnie zrealizowane wydarzenie, bo wiesz, no też jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych produkcji. Oglądamy właśnie telewizję, tak jak powiedziałaś, kino i tak dalej. No i teraz trudno idąc y, do teatru czy, czy na scenę musicalową, oglądając musical, wyobraźnią nadrabiać to, co widzimy na przykład, wiesz, w ekranizacji, tak? Więc być może też to, że możliwości techniczne i również finansowe oczywiście są teraz takie, że te muzykale mogą być po prostu zrobione na bogato i tak naprawdę przestajesz odczuwać tą różnicę, czy, czy ty siedzisz w te, wiesz, i widzisz hollywoodzką produkcję, czy po prostu idziesz na, na, na przykład na pilotów i widzisz świetnie zrealizowany musical. Mi się wydaje, że to bardzo dużo zależy od budżetu, którym dysponuje teatr, bo są naprawdę różne produkcje. Mi się wydaje, że Polska całkiem nieźle sobie radzi w ogóle w temacie muzykali. Oczywiście produkcje na zachodzie, no, no tam już ten temat zdecydowanie jest bardzo rozwinięty ale też nie można powiedzieć, że Polska raczkuje w tym temacie, bo już naprawdę sporo zrobiła. I rzeczywiście, tak jak mówisz, że te produkcje są na światowym poziomie, ja pamiętam, jak graliśmy w teatrze muzycznym w Gdyni, muzykal Shrek, który był zrobiony na niesamowicie światowym poziomie. Niektórzy ludzie, którzy byli w Londynie i widzieli ten muzykal, przyjeżdżali do nas i mówili, wasza wersja jest lepsza bogatsza, pełniejsza, to był duży, duży komplement. Ale to, co powiedziałeś o Teatrze Roma, musical piloci to jest coś, czego w Polsce jeszcze nie było. Technologia, która tak aktualnie jest rozwinięta na świecie i którą wykorzystuje teatr, to jest na pewno coś innego. No, człowiek, który przychodzi na ten spektakl i oczekuje scenografii jak w Starym teatrze, a nie dostaje tego, może być rozczarowany, ale widzisz pokolenie, twoje pokolenie. Pokolenie młodsze, ale nawet myślę, że ci ludzie, którzy, <głos》>, którzy, którzy gdzieś tam doceniają nowatorskie pomysły, wydaje mi się, że, że będą bardzo zaskoczeni. Teraz aktualnie Musical Aida, ja, ja nie mam możliwości występować w tym musicalu, ale Musical Aida to już naprawdę w ogóle wykorzystuje w pełni te wszystkie rzeczy technologiczne. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek tego teatru, bo po prostu tego y, nie ma w żadnym innym teatrze. Nawiązując do tego, co zapytałem na początku, czyli o tej na, 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 na temat tego, że kumulują się w, w roli aktora muzykalowego różne tak naprawdę umiejętności, różne profesje, to y, jak ważna muzyka, jak ważna jest muzyka według ciebie w muzykalu? Powiedziałabym, że najważniejsza, dlatego że to jest muzykal, to nie jest teatr dramatyczny, tylko teatr muzyczny, ale jednak jest to też teatr. To nie jest tylko muzyka, więc dlatego mówię, że powiedziałabym, że muzyka, ale dla mnie chyba najważniejszym aspektem w teatrze muzykalowym jest treść. Wiadomo, że piękne show przyciągnie ludzi yy, i będą zadowoleni, dlatego że yy, wizualnie jest to bajeczne i, i wszystko naprawdę jest yy, świetnie zrobione. Ale jeżeli yy, musical, czy w ogóle jakiś spektakl, nie ma treści, która Cię pociągnie, no to nie przyjdziesz drugi raz na to. Więc wydaje mi się, że w, w teatrze muzycznym najważniejsza jest ta jednak warstwa e, libretta treści, e, ale zaraz na drugim miejscu prawie że egzekwo jest ta muzyka, bo to jednak do teatru muzycznego przychodzisz na muzykę, żeby poczuć to, żeby posłuchać świetnych głosów, żeby usłyszeć muzykę na żywo. E, to jest też bardzo ważna kwestia, chociaż nie zawsze ta muzyka na żywo jest. Mhm. E, ale w takich dużych teatrach muzycznych, gdzie jest taka możliwość, że jest miejsce na orkiestrę, że, że po prostu teatr ma możliwość, bo niektóre teatry, teatry są za małe na to, żeby, żeby jednak zespół muzyczny był. Właśnie wejdę ci w słowo. Dlatego zapytałem, dlatego zadałem to pytanie, bo chciałbym zapytać właśnie z perspektywy muzyka. Ja pytam z perspektywy muzyka, bo nim jestem, ty również. Czy na przykład tobie, kiedy występujesz, lepiej się występuje, kiedy masz za plecami, czy, czy w tak zwanym kanale zespół? Czy ewentualnie jest to na przykład podkład? Która z tych opcji? Jest dla Ciebie jakoś odczuwalna w ogóle? Czujesz różnicę? No, wiesz co, je, jesteś muzykiem. Ja, ja też mogę powiedzieć o sobie, że jestem muzykiem ze względu na też moje y, i wykształcenie i doświadczenie, y, więc y, zakładam, że, że też pewnie byś odpowiedział na to pytanie, że muzyka na żywo jest po prostu y, taką na, największą jakością y, też spektaklu. I oczywiście, że i zagram, w towarzyszeniu podkładu, jak i z towarzyszeniem muzyków, no ale jednak muzyka to jest energia. To dzieją się naprawdę różne rzeczy na, na spektaklach. Czasami masz gorszy dzień, czasami masz lepszy dzień. To, jak wystąpisz i zaśpiewasz, to jest związane z tym po prostu, jak się czujesz na, na scenie. Muzyka towarzyszy temu, ale muzycy też mają swoje różne dni, Dlatego nie zawsze jest tak, tak samo. Czasami y, pamiętam, jak występowałyśmy y, na, na scenie z koleżanką w, w jednym y, utworze. I każda z nas w ogóle miała e, różne odczucia na temat utworu. Ja na przykład mówiłam, Boże, dzisiaj jakoś jest za wolno. Ona mówi, właśnie dzisiaj jest za szybko. A tak naprawdę ani nie było za wolno, ani nie za szybko, dlatego że w orkiestronie mają e, muzycy klika. E, więc to były tylko nasze jakieś takie odczucia. A powiedz, co to jest orkiestron? Orkiestrą, czyli miejsce specjalnie wyznaczone dla muzyków, w którym, no, potocznie my to nazywamy kanał. Tak jest, okay. <noise> po prostu. To nie znałem definicji, jakby to jest Tak, ta, ta, tam, tam się znajdują muzycy, to jest specjalna strefa dla nich wyznaczona, ponieważ na scenie często już na, dla nich nie ma miejsca, ale bywają spektakle, że jest specjalne, na przykład takie, ojej, jak to nazwać? Podwyż. Podwyższenie, albo... Podwyższenie dokładnie dla, dla muzyków, albo na przykład muzycy są z tyłu i często, często otwierana jest na przykład kurtyna, i nagle pokazują się muzycy. To jest też bardzo efektowne ale zazwyczaj muzycy są w orkiestronie, yy, są na słuchawkach, yy, i wszystko słyszą yy, nie ze sceny, tylko yy, ze słuchawek. No i mają oczywiście dyrygenta, który pokazuje wszystko aktorom i, i wejścia i tak dalej. Także, yy, także my też widzimy tego dyrygenta, mamy z nim kontakt. To też jest fantastyczne, że to jest żywy kontakt z człowiekiem i z muzyką. Yy, oczywiście nie ma tutaj miejsca na jakieś improwizacje, na, na, na coś takiego, że, że nagle, nie wiem, wymyślę sobie coś innego. Jednak teatr muzyczny musi być teatrem perfekcyjnie dopracowanym. Nie ma, nie ma właśnie, tak jak mówię, miejsca na improwizację, ale też no, nie, ma, nie ma takiego pola na to, żeby, żeby sobie coś dodawać, zmieniać. Trzeba być bardzo powtarzalnym. Powtarzalność w teatrze muzycznym jest chyba kluczem. Mm -hmm. Paulina, przenieśmy się na chwilę do momentu, kiedy jest ten gorący okres, czy to z mamami, czy to z pilotów, kiedy, kiedy występujesz. Powiedz mi, jak wyglądał wtedy twój taki standardowy dzień? Kiedy miałaś do zagrania spektakl, nie wiem, jeden, może dwa? No tak, to w tygodniu to był jeden spektakl, bo graliśmy od wtorku do niedzieli. Ja wiem, że dla normalnego człowieka jest to e, szok. I, bo tak zazwyczaj nie ma w żadnych innych teatrach, chyba że jest się w teatrze etatowym. No to rzeczywiście codziennie coś tam jest do zagrania, ale nie jeden i ten sam spektakl codziennie, umówmy się. A tutaj jednak trzeba przygotować się fizycznie na to samo, psychicznie przede wszystkim na to samo, bo to jednak jest odtwarzanie tego samego spektaklu. To, to wkrada się czasami już pewna rutyna, bo jeżeli coś jest wykonywane codziennie, no to czasami to jest wykonywane z automatu. Więc od wtorku do niedzieli graliśmy po jednym, po jednym spektaklu w sobotę i w niedzielę po dwa. Nawet jak w niedzielę niehandlową dołożyli nam drugi spektakl, czyli w sobotę i w niedzielę, kiedy normalny, przeciętny człowiek ma wolne, to my właśnie mieliśmy najwięcej pracy i nie można było sobie pozwolić na jakieś takie dłuższe imprezy, bo, bo czym człowiek starszy, tym bardziej zdawał sobie z tego sprawę, że już nie będzie tak Łatwo, zwłaszcza na obcasach, na scenie i jeszcze w tańcu z obrotami. Więc mój taki normalny dzień, kiedy grałam w tygodniu, był w zależności, co ja sobie też ustaliłam, no bo to, to też dużo, dużo zależy ode mnie, jaką ja pracę wykonam. Czyli często to, to właśnie były dubbingi, castingi. Moja praca to właśnie nie tylko występy na scenie, ale moja praca się głównie składa z chodzenia na castingi. Ja też to traktuję jako pracę. Swój czas poświęcam na to, żeby pójść na casting. Oczywiście nie dostaję od razu takiej informacji, że idę na casting i dostanę to. to, to także czasami chodzę na nie wiem, 15 castingów, a jeden z nich wygrywam. Mhm. Bardziej miał na myśli takie coś, czy ty w trakcie jakby tego gorącego okresu mm, musiałaś jeszcze wykonywać dodatkową pracę do tego, żeby na przykład wystąpić wieczorem? Mhm. Czy nie wiem, przygotowywałaś się jeszcze, przypominałaś sobie rolę? Czy po prostu już raczej to wszystko było wiesz, zapisane na twoim twardym dysku i po prostu robiłaś coś innego i po prostu przychodziłaś wieczorem, odgrywałaś spektakl i dziękuję? To jest też tak, że my pracując nad spektaklem, pracujemy codziennie i akurat próby do spektaklu Mama Mija czy do pilotów trwały Cztery, a nawet pięć miesięcy. Dlatego to jest bardzo długi czas e, przygotowań i w tym czasie e, zapewniam Cię, że wszystko było na blachę wykłute. E, w tym sensie, że nawet o drugiej w nocy, jakbym się obudziła, e, to bym spokojnie zaśpiewała e, i wyrecytowała wszystko. Ehm. Zwłaszcza jeszcze jak tutaj wspomniałeś, teatr, musical mama Mija zagraliśmy ponad 500 razy, także ale zdarzały się momenty rzeczywiście na spektaklach, że ten tekst gdzieś tam uciekał, ale dlatego, że właśnie pojawiała się rutyna i taki, taki moment wyłączenia głowy i właśnie włączenia bardziej automatu, ale czy, czy ja przygotowałam przygotowywałam się przed spektaklem? Wiesz to dla mnie od przyjścia do, do teatru, czyli o godzinie tam. Show zaczynało się o godzinie 19, a ja przychodziłam do teatru o godzinie 17. Od tego momentu y, zaczynało się już tak, jakby przygotowanie do, do tego spektaklu, czy, czyli i make-up, i włosy, y, i rozśpiewka, rozciąganie. To wszystko jest w zakresie aktora, żeby się przygotować y, na scenę. Y, no bo wejście na scenę tak z zewnątrz totalnie, wiesz, to są tak dwa różne światy, że trzeba tak powoli wejść w to, zwłaszcza jeżeli ma się też duże partie wokalne do zaśpiewania. To jednak trzeba ten głos rozśpiewać, trzeba się rozciągnąć, żeby, żeby nie nabawić się różnych kontuzji na scenie. To była oczywiście codzienna praca nad, nad sobą, nad spektaklem. Dlatego też mówię, o treningach, które, które gdzieś tam są też częścią mojej pracy nad sobą, nad moim ciałem, to też jest wszystko ważne do tego, żeby mieć kondycję na scenie, bo nie ukrywam, że czasami były takie momenty, że zjadłam obiad pomiędzy jednym aktem, a drugim aktem i już naprawdę czułam się bardzo ciężko na scenie, a tutaj trzeba było jeszcze gorset założyć, w szpilkach wystąpić. Raz, dwa razy tak zrobiłam i potem już wiedziałam, że to raczej mi nie służy. Także to też jest pewna świadomość na scenie, którą, którą zyskałam dzięki właśnie takiej pracy codziennej i to jest szkoła życia, tak naprawdę. Myślę, że no niektórzy pytają się, jak dawałaś radę codziennie grając ten sam spektakl, jak też psychicznie dawałaś radę, bo rzeczywiście to jest, jest w głowie rutyna. Ale y, nie można tego też tak y, nie można tego też przekreślać, dlatego że codziennie jest inna publiczność, codziennie jest inna energia. W orkiestronie zmieniają się też muzycy, którzy dają też swoją energię. Y, na scenie są różne obsady. To nie jest tak, że ja cały czas gram z tym samym partnerem, też często zmieniają mi się koleżanki na scenie. Porozmawiamy o tym oczywiście. E, dobrze, Polina, to ty wspomniałeś już trochę o castingach, to Prześledźmy taki proces od w ogóle, wiesz, idei, jakby zagrania gdziekolwiek do premierowego już spektaklu. Mhm. I no, to wszystko zaczyna się od tego, że jakoś musisz się dowiedzieć o tym, że, że jest ta rola i tak dalej, więc skąd w ogóle się pojawiają takie propozycje, wiesz, ról? Ty jeździsz na castingi, wspomniałeś już o tym, jak taki casting wygląda? E, tak, może zacznę od tego, jak właśnie się dowiaduję od tego, e, o, o tych castingach. E, no u nas w branży, branża musicalowa jest bardzo mała, także my często sobie przekazujemy te informacje o castingach. To jest poczta pantoflowa. Bo chyba warto dodać, że takich teatrów e, prężnie działających jest około 10 w Polsce, tak? które się zajmują... No, tak, mniej więcej. E, wciąż uważam, że to jest za mało. E, stolica... Ma y, stanowczo za mało teatrów muzycznych, w których można, można coś robić. Ale, no tak, tak jak mówisz, nie jest to dużo, wie, wiele instytucji, więc każdy casting, który pojawia się w Polsce, jest na językach wszystkich aktorów, więc my po prostu o tych castingach wiemy. Często jest tak, że dzwoni do mnie jakaś koleżanka, kolega, idziesz, o której masz przesłuchanie, kiedy będziesz. Także my też się umawiamy na miejscu. Wiadomo, że to jest konkurencja, ale, ale my się też wszyscy lubimy. I to też jest możliwość do tego, żeby może w przyszłości razem współpracować ze sobą na jednej scenie. A ktoś, kto nie ma tych koleżanek, które występują, a chciałby się o tym castingu dowiedzieć, to ma taką szansę? Wiem, że są takie strony internetowe. Nie przytoczę tutaj teraz nazw, bo, bo po prostu nie pamiętam, ale są strony internetowe, z których można się dowiedzieć o tych castingach. No to internet to pierwsze, co mi przychodzi. Do głowy, bo gdzieś tam w gazetach czy coś, to, to raczej nie. Ehm, no, tyle mogę powiedzieć może gdzieś na jakichś grupach na, na Facebooku, jeżeli ktoś się tym interesuje. Ehm, wydaje mi się, że, że tutaj też. Ehm, ja się dowiaduję pocztą pantoflową i jak tylko wiem o jakimś castingu, to też, to też go gdzieś tam udostępniam i, e, i mówię e, o, o tych castingach. I jak to wygląda już na miejscu? Jak już jesteś na tym castingu? Bardzo różnie, dlatego że każdy teatr ma swoje zasady i każdy teatr rządzi się swoimi prawami, ale głównie to wygląda tak, że na przykład teatr wyznacza oczywiście termin, wyznacza materiał, który trzeba przygotować na casting. Czasami jest to materiał już z muzykalu, a czasami jest to materiał, który na przykład mówią: Przygotujcie piosenkę z lat 70. Albo dowolną piosenkę, balladę, albo na przykład jakąś szybszą, dwie zróżnicowane. No to wtedy przygotowuje się oczywiście rzetelnie na casting. Czasami jest do przygotowania też tekst, który trzeba powiedzieć, oraz choreografia, którą trzeba zatańczyć, ale tego wcześniej nie można sobie przygotować, dlatego trzeba być też nastawionym na to, że trzeba być elastycznym, żeby ten taniec wykonać. Więc są takie trzy, czasami dwa, a Czasami trzy etapy y, przesłuchania, i pierwszym z nich to jest właśnie y, piosenka. Czyli jednak, widzisz, ten, y, ta muzyka i ten wokal jest chyba y, najważniejszy, głównie dla też twórców, no bo oni y, też muszą przypasować głos do roli. To jest bardzo ważne. Już ten wizualna część już gdzieś tam na bok odchodzi, ale, ale jednak, żeby, żeby ten aktor głosowo pasował. Czy on wyśpiewa tę partię? Czy to jest dla niego w ogóle ta, ta partia? Więc najpierw jest przesłuchanie wokalne. Później, jeżeli reżyser chce, to przesłuchuje właśnie teksty do danej roli. No i później już wychodzi choreograf, który ma do pokazania swoją choreografię. Jest to jakaś tam choreografia, którą już sobie wymyślił, jaka będzie w muzykalu. No i na to jest gdzieś tam, załóżmy, pół godziny czasu, żeby najpierw zobaczyć, jak to wygląda, nauczyć się tego, i później już przed komisją wystąpić. Nie w grupie, ale już po trzy nawet osoby, czyli to jest bardzo. Takie na świeczniku jest się. No i tak jak mówię, czasami jest to jednego dnia, czasami teatry potrzebują na to trzech różnych dni. Wszystko zależy od tego, jaka to jest też ranga tego spektaklu, czy to jest duże przedsięwzięcie, czy może to jest mniejszy spektakl, i ile osób potrzebują, bo, bo też obsady składają się czasami z dwóch, czasami z trzech aktorów. Rzadko. Po jednym yy, aktorze, dlatego że yy, no, tutaj różne czynniki występują, yy, które są, są bardzo yy, ważne. Yy, no, więc tak to w skrócie yy, wszystko wygląda, takie przesłuchanie. Okej, i w, tej, w sytuacji, kiedy już yy, wiesz, że nie wiem, spodobałaś się albo w jakiś sposób zostałaś zaprobowana jako osoba yy, do roli, to czy coś jeszcze może się zmienić? Stończą, czy, czy jest jeszcze jakaś później selekcja? Jeżeli hmm. już. Dostałaś, wiesz, angaż, i potem gdzieś okazuje, że kurczę, no, no, nie do końca pani Paulina, to ten taniec, może. Ale oczywiście może tak, być? może tak być. Teatr sobie zawsze zastrzega prawo do zmiany aktora, jeżeli cokolwiek, wiesz, na etapie prób nie pasuje dyrektorowi, że jednak złą podjął decyzję, bo czasami tak bywa. No to może zrezygnować nawet z aktora, albo nawet zmienić mu, zmienić mu rolę. Coś, coś, na tym etapie prób. Po prostu zmienić tak, że tutaj trzeba być cały czas w formie, cały czas trzeba, wiesz, casting, jak my to mówimy, casting cały czas trwa. Nawet jak dostałeś rolę, dostałeś propozycję, casting cały czas trwa do ostatniego momentu. I co też jest ciekawostką dla ludzi, bo ludzie często nie wiedzą o tym, że um, obsada premierowa jest jest ustalana dopiero na parę dni przed premierą. To nie jest tak od razu powiedziane, że y, pan Tomasz dostanie główną rolę i zagra premierę, bo to też jest święto, wiadomo, dla wszystkich aktorów, realizatorów. Każdy chce się pokazać w tej y, premierze. Chociaż nie wiem dlaczego, bo ten, ten dzień jest tak stresujący, tak nienaturalny i taki pokazowy, że praktycznie każdy wydaje mi się, że lepiej dla każdego, jakby wystąpił na drugi dzień, na drugą premierę, bo są dwie zawsze premiery, a każdy po prostu chce się pokazać, wiesz, na, na premierze. Także, także dopiero pre, premierowa obsada jest ustalana naprawdę parę dni przed i to jest ustalana przez. Reżysera, czyli do tego ostatniego momentu pracy z reżyserem można wypracować sobie po prostu wszystko, żeby, żeby w tym dniu jeszcze wystąpić. Mhm. Czyli casting nadal trwa. No dobrze, ale już załóżmy, że okej, okay, jest aprobata, masz ten angaż. Yy, zaczynają się próby do spektaklu. Trochę już napomknęłaś o tym, ale ile trwają próby? Tak jak mówiłam, to też zależy od, jakby wielkości muzykalu, bo są muzykale, które trwają trzy godziny, ponad trzy godziny, a są muzykale, które trwają Półtora godziny albo godzinkę. To zależy od tego, jak, jak długi jest muzykal, jak trudny jest do zrealizowania, jakie, jakie ma różne techniczne tutaj zależności. No i też zależy od reżysera, ile on sobie zażyczy aktorów na, na dany czas. Ja miałam tak bardzo różnie. Czasami miałam próby półtora miesiąca i w tym czasie były zrobione trzy obsady, a też bywały próby właśnie pięć miesięcy, także. Ale, jeżeli jest... mówimy o tych, przepraszam, jeżeli mówimy o tych pięciu miesiącach, to w skali tygodnia w sensie, ile, ile czasu? Ile razy się spotykacie, żeby? Codziennie. Okay. Codziennie, 8 godzin yy, dziennie, czyli od 10 do czternastej, od czternastej do yy, o, przepraszam, od 10 do 14, od 18 do 22. Yy, I codziennie jest coś do zrobienia. Czyli to jest taki pełny etat. To jest pełny etat, oczywiście, tak. Się wydaje się, że yy, no w tym czasie, akurat kiedy są próby, to naprawdę jest bardzo intensywnie. Później już się odcina kupony i rzeczywiście jest luźniej, no bo ten czas jednak od rana do godziny 17 jest wolny dla każdego, ale, yy, ale jednak te próby są bardzo intensywnie, dlatego to też tak perfekcyjnie wygląda. Mhm. A w jakiej formie otrzymujesz materiały do przygotowania? W formie papierowej. Ja też mam, mam tutaj ze sobą materiały, to, to ci pokażę później. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. <laughs> Ale mam grube księgi. Zrobimy to to są... fotkę i wrzucimy na, na stronę muzykowności.pl. Okej, okay, okej. Okay. To, to, są, to są po prostu w formie papierowej, w formie tak, jak dostaje się, nie wiem, jakiś wyciąg fortepianowy na przykład, to tak dostajemy osobny arkusz ze scenariuszem i osobny arkusz z muzyką. Pewnie też jest tak, że jeżeli to jest już wcześniej wystawiany muzyka, to to pewnie dostajecie też opcję, żeby zobaczyć ten, ten pierwowzór, czy, czy nie? Czy jakby nie wzrojemy się, nie, to? Nie, 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 absolutnie nie wzoruję chociaż wiadomo, że każdy gdzieś tam w domu sobie wcześniej zobaczy nawet na etapie już castingów, przygotowań, czy, czy pasuje do tej roli, ale to też są takie, jeżeli ktoś się interesuje musicalem, no to mniej więcej już gdzieś tam w szkole lizną ten temat i każdy wie już, co, co by chciał zagrać, ale nie, 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 to wszystko też zależy od tego, czy teatr wykupi licencję non-replika, czyli, czyli z możliwością taką, że nie będzie kopiował tego, co już jest zrobione, czy wykupi licencję, taką pełną licencję, która opiewa na to, że będzie jeden do jeden na to jak jest na Broadwayu czy, czy na West Endzie. To są też dwie takie y, różnice. No dla y, reżysera, y, który tutaj chce się wykazać no to lepiej, żeby wziął sobie właśnie taką licencję, w której nie będzie kopiował tego tylko, który, który po prostu zrobi swoją y, wersję. Oczywiście to jest wszystko musi być też w ramach, y, mieszczące się w ramach tego co co ma być pokazane, ale jednak tutaj jest duża dowolność, że na przykład jest inna choreografia, że inna scenografia. No jeżeli wykupuje licencję, która jest taka sama jak na Broadway'u, no to musi zrobić dokładnie tak samo. Okej, okay, to jeszcze, już tak zamykając temat przygotowań, to powiedz mi jeszcze, która z ról wymagała od ciebie jakichś szczególnych przygotowań. Ja mam swój hmm. typ. Mogę ci powiedzieć? Hmm. No dobra, przedstawiam hipopotamice z managanów. <laughs> No, to, to była rzeczywiście rola, do której nie mogłam się jakoś wcześniej przygotować i nie mogłam, tak jakby, wziąć różnych rzeczy, jakby to powiedzieć, z życia wzięte, prawda? Ale miałam wspaniałego reżysera Kuba Szydłowskiego, który, który naprawdę fantastycznie współpracował z, z nami, z aktorami i nam bardzo przybliżył postaci tych zwierząt, bo w musicalu Madagaskar właśnie gram hipopotamice, ale. Moi, moi koledzy, koleżanki grają jeszcze różne inne pingwiny, wiadomo, cały zwierzyniec, i okazuje się, że wbrew pozorom granie zwierząt jest nawet prostsze niż granie, granie ludzi, bo zwierzęta mają też różne takie cechy ludzkie i fajnie, że można nadać tym postaciom gdzieś tam swoje, swoje różne cechy. I to było duże wyzwanie. Ale jeżeli pytasz mnie, to każda rola na pewno miała zupełnie inne wymagania i zupełnie z czymś innym zmagałam się przy muzykalu Rent, y, grając y, tam 17-letnią striptizerkę y, w klubie Go-Go. Y, miałam takie zadanie, żeby gdzieś tam trochę poruszyć ten temat GoGo -Go i, i naprawdę miałam jeden taki taniec na podwyższeniu y, no, ponad 3 metry. Jak mama mnie zobaczyła. Na, na tym podwyższeniu, gdzie ja wiję się na róże, e, no to naprawdę miała dużo wątpliwości i to był jeszcze mój debiut teatralny, więc myślałam, że ona wstanie na widowni i zacznie krzyczeć: Paulina, złaś stąd! <grywa> e, i, I to było coś, coś rzeczywiście, co było wyzwaniem dla mnie. E, w muzykalu Grease y, to, to też był zupełnie inny muzyka, zupełnie inna rozrywka, zupełnie inne granie, takie trochę infantylne. Y, to, to, to też y, dla mnie było coś, coś innego. I y, y, w muzykalu Mama Mija. Y, też grałam dziewczynę bardzo zbliżoną do siebie, nie, nie powiem, no bo to gdzieś tam wiekowo, temperament, jeżeli chodzi o temperament, to wszystko było bardzo takie moje. No ale jednak, jednak też, też miałam różne takie swoje zmagania, z którymi trzeba było się zmierzyć. Także każda rola, każda rola na pewno miała coś innego do zaoferowania. Ale jeszcze czekam no, oczywiście na różne inne... Okej, okay, jesteśmy w przededniu premiery i czy są jeszcze jakieś takie sytuacje, które się robi przed premierą, w których bierze udział aktor, typu na przykład wiem, koncerty promujące, jakieś nagrania teledysków, jakieś sesje zdjęciowe? Yy, tak, jest yy, konferencja prasowa, yy, tutaj yy, bardzo często teatry robią coś takiego yy, nawet yy, parę miesięcy przed premierą, yy, często na początku pracy nad muzykalem, i później też chwilę przed premierą. No, wydaje mi się, że to też zwłaszcza w Warszawie tutaj są takie działania, bo też jest większa możliwość gdzieś tam upublicznienia tego w telewizji. Teatr Muzyczny Roma bardzo często korzysta z takich konferencji prasowych. Ale tak jak mówisz, też są na przykład nagrania do spotów reklamowych. Teraz Wydaje mi się, że teatry też bazują na tym, żeby przyciągnąć jednak tego widza. Zależy też oczywiście, jaki dany teatr ma budżet, ale są takie działania robione. Sesja zdjęciowa jak najbardziej, dlatego że jest potrzebna później do programu, który widz dostaje do ręki, więc taka sesja też musi być zrobiona. No i też aktor musi być nastawiony na różne wywiady, radio, telewizja. To wszystko leży w zakresie takiego aktora. Okej, okay, porozmawiamy o takich kwestiach już y, czysto praktycznych, związanych z pracą aktorki, aktora muzykalowego. Co się dzieje w sytuacji, kiedy ty nie możesz wystąpić? Jest dzień spektaklu, stajesz rano, pół głowy, gorączka i tak dalej, wiesz, że to się nie uda. Ból głowy i gorączka to jest, to, to, to nie ma problemu. To, to jest, wiesz, to, to nie jest wymówka do tego, żeby nie zagrać spektaklu. Absolutnie. Na ból głowy bierzesz tabletkę, na gorączkę. Ja występowałam. jeszcze <grym>, Tak. Ja występowałam z gorączką no 40 stopni. Naprawdę tak mnie raz złapało, że w przeciągu godziny czasu dostałam takiej gorączki i musiałam wystąpić, dlatego że nie miałam innej możliwości. Ale dlaczego mówię, że to jest błahy temat? No bo krąży taka historia i taka anegdota, że aktor, który, który nie może przyjść na spektakl, znaczy grać w spektaklu, to tylko i wyłącznie z takiego powodu nie może przyjść, że po prostu umarł, nie żyje a każda inna sytuacja to jest... z każdej sytuacji można wyjść spokojnie. No w teatrze muzycznym o tyle jest to problem, że jeżeli masz anginę albo masz po prostu afonię, zanik głosu, co też się zdarza, że masz zapalenie krtani na przykład, często się to zdarza, zwłaszcza, że my aktorzy muzykalowi jesteśmy bardziej narażeni, nasze struny są bardziej narażone na... Na takie sytuacje, no to tutaj zaczyna się problem, bo rzeczywiście bez głosu trudno jest zaśpiewać cokolwiek, zwłaszcza jak się ma jeszcze trudne partie do zaśpiewania. No i co wtedy się dzieje? Na szczęście teatry muzyczne zabiegają o to wcześniej, żeby była obsada złożona z dwóch aktorów na jednej roli, albo nawet trzech. Jeżeli jest to główna rola, to, to są to trzy osoby. Jeżeli są to gdzieś epizody, Edyzodyczne role to, to po dwie osoby, takie, które nie mają gdzieś tam za dużo do, do zaśpiewania albo do powiedzenia. No i co wtedy? Yy, budzę się bez głosu, yy, dzwonię do koordynacji, która, yy, która już powinna się tym yy, zająć. No najlepiej jakby, jakbym zadzwoniła z rana, że jest taka sytuacja, bo czeka się oczywiście do ostatniego momentu. Wiesz, czasami rano wstaniesz, mówisz, o, dobra, nie jest tak źle nie? mogę mogę wieczo do wieczora wszystko się ułoży, ale czasami jest tak, że, że no po prostu nie da rady, więc koordynacja wtedy dzwoni do drugiej obsady. Do ZUS-u, który przyjeżdża, i sprawdza czy na pewno. A wiesz co? Zdarzały mi się takie sytuacje, że była taka kryzysowa, taki kryzysowy moment, że ja byłam chora, moja koleżanka była też chora, bo czasami jak jest wirus, to dopada wszystkich, a trzecia koleżanka grała inny spektakl, w ogóle w innym mieście gdzieś w Krakowie. No i tutaj co? co? To ją uratowało. To ją uratowało, ale nas nie uratowało. No i wtedy było zapytanie, która jest chora bardziej? No i, no szczerze powiem, że mi się nie uśmiechało, dlatego że ja naprawdę, naprawdę wstałam i nie miałam głosu, a moja koleżanka miała chyba anginę i bardzo ją gardło bolało, ale z dwojga złego lepsze jest już do śpiewania bolące gardło niż zanik głosu. Więc wygrała ten casting. Na szczęście mamy takie możliwości, żeby, żeby jednak był ten dubler, dublerka, no bo show musi, musi pójść. Nie, nie mogą gdzieś tam zrezygnować z, ze spektaklu, dlatego że aktor jest chory. Posiadanie dublera czy dublerki tutaj, akurat, jest tą pozytywną stroną, ale ja też spotkałem się, przygotowując się do rozmowy, z czymś takim, że są fani muzykali, którzy organizują takie rankingi, a nawet pojedynki aktorów muzykalowych. Nie wiem, czy się z tym spotkałaś? Mnie? I powiedz mi, jak to jest? Czy jak się jest jedną z dwóch czy z trzech osób obsadzonych w roli, to czy to wywołuje jakiś dodatkowy stres? Stres, może nie, ale no zawsze to są porównania i tego nie unikniemy. My sami na etapie prób, sami też oceniamy, nawet nie, nie siebie, ale koleżanki i kolegów, która bardziej nam się podoba w danej roli, a która mniej. Każdy oczywiście dysponuje innymi środkami. Czasami jest tak, że dwie osoby są zupełnie różne, więc te role, pomimo, że. To musi być w tych samych normach, to jednak każda coś wkłada od siebie innego. I, i tutaj, no niestety nie, nie unikniemy tych porównań do siebie. No, jak mówisz, są te rankingi, no ludzie, ludzie też mają swoich faworytów. W, w Teatrze Muzycznym Roma są fani tego teatru, ale też fani głównie aktorów, więc ci ludzie przychodzą na spektakle, na, na, na obsady. Przychodzą Dlatego, że lubią tego i tego aktora. Eee, także no, taki jest nasz świat. Cały czas się porównujemy i cały czas e, jesteśmy oceniani. Mhm. Ja też spotkałem się z takim zjawiskiem e, właśnie może też trochę mi o tym opowiesz i słuchaczom e, występowaniem jednego aktora w kilku rolach podczas jednego spektaklu. Czy to jest standard, że, że tak się dzieje? Czy to jest nasz, nasz polski standard? To wszystko zależy od tego, czy na przykład produkcje światowe działają w ten sam sposób. Bo jeżeli jest produkcja, która ma określoną liczbę aktorów, na przykład. 30 aktorów. No to tak samo gdzieś tam w Polsce też to funkcjonuje, na przykład w musicalu Uszek. Miałam także miałam dwie role do zagrania: Elfa i nastoletnią Fionę. I to po prostu tak było w tym musicalu, że w pierwszym akcie byłam tą nastoletnią Fioną, a w drugim akcie byłam Elfem. I tak ta produkcja działała, ale e, oczywiście bywa też tak, że e, polskie produkcje po prostu chcą zaoszczędzić na e, aktorach. I niejednokrotnie bywało tak, że jeden aktor robił po prostu pięć roli e, w jednym czasie i, i zmieniał e, tylko kostiumy. To to już są po prostu cięcia e, teatru. E, no i no, co, cóż mogę skomentować? To no, tak czasami bywa. To skoro rozmawiamy o pieniądzach, to ile trzeba zagrać w spektakli w miesiącu, będąc powiedzmy, no, obsadzanym w głównej roli, żeby dobić do średniej krajowej. A jaka jest średnia krajowa? Teraz też. To to, tak zapytam, bo e, ja totalnie e, nie jestem teraz w temacie. W styczniu 2019 roku to jest 5100 zł brutto. A, e, Wiesz co, e, odpowiem tak, że to też wszystko zależy od tego. Mm, jakie stawki masz w jakimś spektaklu. Bo jeżeli mówimy o tym samym, no to oczywiście mogę tutaj zaraz zrzucić jakąś kwotę, ale często jest tak, że w jednym spektaklu zarabiamy tyle, a w drugim tyle. I to, to, to zależy nie tylko od naszych negocjacji aktorów, ale po prostu od tego, jakimi, jakim budżetem dysponuje produkcja. I, i tu Tutaj często już nie mamy żadnego pola negocjacji, dostajemy stawkę i po prostu musimy się na nią zgodzić. No, no mogę ci tak orientacyjnie powiedzieć, jak sobie to tak szybko policzę, to nie wiem, to może być 10, 10 spektakli, 15 spektakli. Czyli można się z tego utrzymać. Można, jak najbardziej, jeżeli masz to też, jeżeli to są stałe spektakle, bo nie ukrywam, mało jest takich teatrów w Polsce, które dają ci pracę codziennie, bardzo nawet mało. Jeżeli to nie jest teatr etatowy, ja, ja teraz powiedziałam o teatrze takim, Kontraktowym, tak. W teatrze teatr etatowy y, ma zupełnie inne warunki. W teatrze etatowym jest, jest już jakaś y, stawka, którą dostajesz niezależnie czy zagrasz w spektakle czy nie. To jest stała stawka, a później w zależności ile tych spektakli zagrasz i w jakich tytułach jesteś obsadzony, to po prostu dobijasz sobie do, do tej podstawy tymi spektaklami. I to też bardzo różnie może, może bywać. No, te, teatr taki kontraktowy jest o tyle no, mogę powiedzieć lepszy. Aczkolwiek nie wiem, czy lepszy, no bo, no bo jednak tutaj na etacie masz, y, masz pewne pieniądze, y, składki odprowadzasz, masz NFZ, masz wszystko, nie musisz się martwić tymi wszystkimi rzeczami, a tutaj na kontrakcie etatowym my mamy umowę o dzieło albo umowę zlecenie i wszystkimi innymi rzeczami musimy się zajmować sami. Typu właśnie NFZ i tutaj i tu już się zaczynają komplikacje i kombinacje, czy zakładać działalność, czy, czy, czy jak to robić, więc każdy teatr rządzi się oczywiście swoimi prawami. No, i tak jak mówię, w zależności w jakim teatrze występujesz i to, co powiedziałam też o, o teatrach, które dają ci taką możliwość pracy kontraktowej y, codziennie, no to y, no, na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile tych y, teatrów jest, jak nie jeden. <ścoughs> po prostu. Pomówmy jeszcze trochę o takich trudnościach już takich taki bardzo praktycznych w tej pracy na scenie przy okazji musicali. Ja kiedy miałem okazję akompaniować się do przedstawień musicalowych, to byłem zszokowany y, y, tym, że y, aktorzy przebierają się na czas, a jeszcze bardziej byłem zszokowany tym, że do tego odbywają się próby. No tak. Powiedz mi właśnie o takich trudnościach. Jakie jak, jak jest Twoje doświadczenie? Jeżeli chodzi o to przebieranie się na czas, o którym wspomniałeś, to rzeczywiście mamy, y, mamy do tego może nie osobne próby, ale w takim y, czasie, kiedy próbujemy, w te parę miesięcy, y, mamy najpierw próby muzyczne, mamy później próby, reżysers, próby reżyserskie, choreograficzne. Y, jak już te wszystkie trzy aspekty y, popróbujemy, y, z każdym realizatorem. Później łączymy to wszystko, całość na scenie. Już, tak jak wypróbujemy od początku muzykalu do końca, najpierw bez kostiumów, jeszcze tylko po prostu w swoich własnych prywatnych ubraniach. I przychodzi moment już pod koniec gdzieś tam premiery, że próbujemy na scenie ze scenografią, ze światłami, ze wszystkim i pojawiają się te kostiumy, to rzeczywiście to jest też ten czas, żeby popróbować, czy zdążymy się przebrać w danym momencie. I tak jak są muzykale z zachodu, które, które gdzieś tam teatry wykorzystują, to to jest gdzieś tam taki takie może się to udać. Mogę tak to powiedzieć, że pomiędzy jedną sceną a drugą sceną rzeczywiście przebierzesz się, ale w musicalu Piloci, gdzie musical Piloci był pisany, jest to musical autorski i nie można było przewidzieć, czy aktor przebierze się od jednej sceny do drugiej. No to naprawdę chciałabym, żebyś zobaczył, jak to się działo za kulisami, jak aktor że biegali, szukali swoich kostiumów. Oczywiście mamy też garderobiane osoby, które nam pomagają w tym, ale to, są, to jest niesamowity stres, który towarzyszy temu. Na szczęście w czasie prób można to przećwiczyć i, i później już jest na spokojnie, już, już później to spokojnie aktorzy idą sobie jeszcze wiesz, na papieroska tutaj coś i, i dadzą radę, um, ale co jeszcze jest takim, taką trudnością? A kondycja fizyczna, właśnie musisz być cały czas w formie? Czy na przykład ja jest, jeżeli ja mam brzuszek i wiesz, no, ze sportem nie mam za dużo wspólnego, czy ja mam szansę w musicalu? Zależy, jaką rolę byś grał, bo jeżeli by, byś grał e, taką rolę, która właśnie wymaga nawet e, kolesia z brzuszkiem, no to myślę, że tutaj bez sensu byłyby ćwiczenia. Wiesz, są role charakterystyczne, a są role, które wymagają jednak e, kondycji fizycznej. E, są role, nie wiem, że e, na przykład ktoś jest tancerzem, tancerką, albo jakimś akrobatą, e, albo po prostu dużo biega po scenie, no to nawet już dla ciebie, dla samego ciebie to by było trudne, żeby e, żeby nie być w kondycji. Czyli Więc musiałbym naprawdę... sobie wykupić karnet na siłownię, trenera wiesz i tak. To każdy wtedy... to robi na początku. Naprawdę. Zaczyna się nowa produkcja, każdy bierze karnet, każdy ma duże oczekiwania w stosunku do siebie, a później już coraz mniej czasu na to poświęcasz, bo y, te próby są bardzo intensywne i wiesz, jak masz tylko 4 godziny za dnia, żeby zrobić coś dla siebie, a w tym czasie narzuciłeś sobie siłownię, no to już można paść ze zmęczenia, naprawdę. Mm -hmm. Okej. Okay. Y mówisz każdy, to powiedz mi, czy mężczyźni mają łatwiej w, w zostaniu, w staniu się aktorem musicalowym, czy jest tak, że zwiększa konkurencja wśród dziewczyn? No, oczywiście, tym? oczywiście, że mężczyźni mają łatwiej i yy, no i też mają mniejszą konkurencję tych mężczyzn, jeżeli chodzi o gatunek musicalowy, jest mniej, yy, dlatego, że no istnieje może Taka gdzieś, jakaś teoria, że aktor muzykalowy jest niemęski. Na przykład, że, że, że tu tańczy, że, że śpiewa, że to jest w ogóle niemęskie, co ja się w ogóle z tym nie zgadzam. Ale kobiety mają trudniej, nawet można to zobaczyć gołym okiem na, na przesłuchaniu, że więcej jest kobiet. Ja też, startując do szkoły muzykalowej, no to było takie zatrzęsienie kobiet. Mężczyzn naprawdę na, na palcach jednej ręki mogłabym policzyć, ilu było. Także oni no, z góry mieli, jeżeli nawet jakoś super nie śpiewali, ale, ale byli po prostu mężczyznami, no to, no to brali ich dlatego, żeby też nie było za dużo kobiet w stosunku do, do mężczyzn na roku na przykład. Więc tak, mają łatwiej, mogę to powiedzieć, i kobiety cały czas muszą gdzieś tam rywalizować ze sobą. Czyli spokojnie możemy zaapelować dziewczyny, jeśli wasz facet zajmuje się muzyką, chce zrobić karierę. Totalnie, proszę do bardzo. Do musicalu. <laughs> No pewnie, że tak, bo to też nie chodzi o to, żeby aktor muzykalowy, wiesz, od razu tańczył i zachowywał się nienaturalnie. Absolutnie. Wydaje mi się, że najfajniej jest, jeżeli mężczyzna jest męski. Myślę, żebyś się totalnie nadawał do muzykalu. Myślę, że mógłbyś się tam sprawdzić. Tak, 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 bo muzykal potrzebuje właśnie mężczyzn, nie chłopców, mężczyzn przede wszystkim, no, Pytanie tylko, czy. Czy umiem śpiewać? Nie umiem. <laughs> Powiem Ale mogę ci, się nauczyć. Wiesz, to powiem Ci, że nie zawsze potrzebują osoby, które, które wiesz, śpiewają, dlatego że, tak jak Ci mówiłam, są różne role. Są role, które. Ja, na przykład, w musicalu Madagaskar nie mam swojej własnej piosenki, którą śpiewam. I gdzieś tam muszę się z tym pogodzić, wiesz. To nie jest tak, że zawsze w każdej roli mam parę piosenek do zaśpiewania. No, czasem po prostu nie mam. I tyle. Są różne spektakle. Czasami jesteś gdzieś tam w tle, w szkole, w studium. Wokalno-aktorskim ludzie, którzy byli na scenie, byli studentami, grali drzewo i tak zaczynali swoją historię z musicalem I tak bywa później, że grasz krzak, a potem grasz główne role. No, chyba że nie pozwalasz sobie na to, żeby grać też jakieś tam poboczne inne role. Możesz oczywiście zrezygnować z tego, co dostaniesz, jaką propozycję dostaniesz. Możesz grać tylko główne role, jak chcesz, jeżeli masz szczęście do tego. Paulino, chciałbym zapytać Cię o kilka takich już praktycznych rad dla osób, które aspirują do tego, żeby aktorem muzykalowym zostać lub są może na początku takiej drogi. Jeśli chciałbym się przygotować do tego, żeby właśnie zacząć występować w muzykalach, to, to co muszę zrobić? Może tak, zacznijmy od tego, czy są jakieś szkoły, jakieś warsztaty, jakieś kursy, Jak czy muszę bardziej? obejrzeć wszystkie muzykale na przykład najpierw? <laughs> Wiesz co, ja zaczynałam tak, że w ogóle nie wiedziałam co to jest musical. To znaczy wiedziałam, znałam musical poprzez realizację telewizyjną muzykalu Romeo i Julia teatru Buffo. I no tak naprawdę dzięki temu dowiedziałam się, co to jest musical. I, i później gdzieś tam moja droga pokierowała mnie w stronę muzykalu, ale nie dlatego, że byłam wielką fanką muzykalu, tylko że po prostu gdzieś tam przejawiałam zdolności do tańca, do, do śpiewania i do gry aktorskiej. Ale jeżeli ktoś chciałby rozpocząć swoją przygodę y, stricte z musicalem, y, no to pokierowałabym go do właśnie takich y, typowo muzykalowych szkół. Aktualnie już naprawdę bardzo dużo tych y, szkół się gdzieś tam rozwija, y, nie tylko w Gdyni, bo ja akurat jestem po szkole gdyńskiej. Y, niestety nie wiem, jak teraz ma się ta szkoła i. Jaki, jaki reprezentuje sobą poziom, ale na tamte moje czasy to była świetna szkoła i naprawdę każdemu polecałam ją. Ale teraz wiem, że w Warszawie też parę kierunków otworzyło się muzykalowych. Często są to też szkoły prywatne muzykalowe, ale również są warsztaty, na przykład na wakacje są prowadzone warsztaty. Nie wiem, jak to jest z dorosłymi osobami, ale na pewno osoby, które Dopiero zaczynają swoją drogę w ogóle muzyczną. Osoby w wieku licealnym, nastolatków myślę, że spokojnie mają duży tutaj wachlarz możliwości. I jeżeli tylko chcą, to teraz mogą naprawdę wszystko. A teraz w dobie też internetu można naprawdę, czy lekcje, nawet skorzystać z takich porad. No teraz. Jeżeli ktoś naprawdę chce, to, to może wszystko. Mm -hmm. A będąc takim troszczykiem. jeżeli ja pójdę na casting, to mam jakieś szanse? Nic znaczy, powiedziałeś, że tak. Ale... <laughs> Oczywiście, że tak. Właśnie to jest wspaniałe w musicalu, że musical e, przyjmuje amatorów, e, przyjmuje. Pogram na gitarze, śpiewam. Tak I na casting mam szansę. Tak, 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 oczywiście. Nawet ostatnio powstał taki musical e, Once e, w Teatrze Muzycznym Roma, gdzie również muzycy e, są aktywni na scenie razem z aktorami, nawet mają jakieś role epizodyczne, e, więc e, nie jest to powiedziane, że jak jesteś muzykiem, to nigdy wiesz, nic nie zagrasz, bo ja zobaczyłam moich kolegów, których oglądałam, znaczy oglądałam, którzy byli w orkiestronie w, w teatrze, a nagle widziałam ich na scenie razem z. Moimi kolegami, którzy mają jakieś role do powiedzenia, nawet i bardzo fajnie sobie w tym radzili. Dlatego amatorzy, jak najbardziej, tak. E, aktorzy dramatyczni e, również mają szansę pojawić się w muzykalu. E, no i. Mm, Aktorzy muzykalowi też jak najbardziej. Castingi są otwarte dla wszystkich osób. Czasami bywa tak, że teatr oczywiście oczekuje jakiegoś nagrania, Twojego CV i na tej podstawie już robi selekcję, ale bywa tak, że wszystkich potrzebuje. Na całą Polskę jest castingi. możesz sobie przyjść i pokazać, co potrafisz, bo ja też zaczynałam nie mając żadnej szkoły na koncie, po prostu byłam amatorką. Licealistą. Przychodząc na casting po prostu spodobałam się reżyserowi, który postawił na mnie i powiedział, ja chcę tę dziewczynę mieć w swojej obsadzie. Dlatego też mam taki stosunek dla, do amatorów, że oczywiście nie neguję tego i każdy ma szansę. Jeżeli jest w tym dobry, jeżeli pokaże na co go stać i się sprawdzi, no to czemu nie? To są, są po prostu to są talenty. Mhm. Był jakiś taki moment zwrotny, właśnie, że ty obudziłaś się i powiedziałaś: Dobra, idę na ten casting, będę w muzykalu. Czy to raczej było tak, że. Ale pierwszy raz, Tak, w tak, ogóle. Tak. Mhm. A wiesz co to, to było tak, że ja um, uczęszczałam um, do takiego kuka teatralnego w liceum um, i moja pani, która była wielką pasjonatką w ogóle muzykalu, też nie wiadomo skąd, ale ale wiesz, to są właśnie tacy ludzie, którzy mają pasję. Um, zrobiła w muzykalu, um, w um, liceum Musical Rent i mnie obsadziła w tej głównej roli. Um, więc ja um, szłam na casting przygotowana, wiesz, na ten casting już profesjonalny w Szczecinie. Nie. Przyszłam już przygotowana ze swoim tłumaczeniem polskim i ja byłam gotowa na to, można było w arkuszu wpisać, na którą rolę chcesz być przesłuchana, czy na główną, czy może też na epizodyczną. Ja napisałam tylko na główną i na to, na to szłam. Byłam w stu procentach pewna, że ja jestem tylko na tę rolę i tę rolę dostanę. I tak się stało. E, więc czasami wiesz, niewiedza e, jest na korzyść e, człowieka, bo czym mniej wiedziałam, tym, tym bardziej robiłam coś intuicyjnie. I reżyser był e, wręcz zdumiony, że wow, jak ja, jak ja to robię. Ja e, Było tylko Jedno światło punktowe na scenie. Ja wchodząc na scenę od razu weszłam w to światło, po prostu wiesz, poczułam intuicyjnie, że to jest to i że ja powinnam tak zrobić. Nikt mnie tego nie uczył. Później, oczywiście, jak już byłam w szkole, zaczęłam dowiadywać się różnych tajników różnych takich rzeczy, które już były profesjonalne. I to też powodowało, że miałam, wiesz, więcej takiego też stresu, strachu związanego z tym, że, Boże, a może coś źle zrobię, a może to nie tak, też byłam oceniana w tej szkole, ale to też spowodowało, że nauczyłam się dużo takich rzeczy technicznych, które. Rzeczywiście amator nie zdaje sobie sprawy, że coś źle robi. A na tym etapie szkolnym wiesz, pro, profesorzy mogą ci powiedzieć, że coś źle robisz. Później jak już jesteś na scenie profesjonalnej, nikt ci tego nie powie. Nie powie ci, że e, nie wiem, biegasz i e, zatuptujesz sobie e, tekst, który mówisz. Wiesz, to są takie podstawy, e, i ty możesz o tym nie wiedzieć, a, a potem reżyser, reżyser popatrzy na ciebie i powie, a dobra, to jej nie weźmiemy, bo na przykład o tym nie wie. Nie? A czy są jakieś takie dyspozycje, które na pewno muszę mieć, żeby w ogóle z powodzeniem występować w musicalach? Um, no na pewno um, dykcja to jest coś bardzo ważnego. No jeżeli ktoś no, nie radzi sobie z tym, nie wiem, gdzieś ma jakieś wady wymowy, to na pewno musi na to zwrócić uwagę i popracować nad tym. No bo teatr to jest też słowo. Oczywiście mamy mikroporty, ale no, jeżeli widz nie zrozumiecie, to w ogóle dla niego nie będzie ważne to, co, to, co tam jest przekazywane. No, predyspozycje muzyczne przede wszystkim, żeby czuć ten rytm, żeby. żeby no, nawet jeżeli ktoś super nie śpiewa, a jest w tym musicalu, no to żeby, nie wiem, mieć, mieć to coś na scenie. Właśnie, to, to coś też jest potrzebne. Charyzma, osobowość, ludzie przeźroczyści raczej... Raczej nie wiem, no, nie znajdują się na scenie tylko gdzieś dookoła tej sceny, co też jest bardzo potrzebne w, w teatrze muzycznym, bo oczywiście i obsługa, i technika, i to wszystko jest potrzebne, ale jednak, żeby być na scenie, potrzeba tego, tego czegoś, tego błysku w oku i zaangażowania pasji. A dobrym pomysłem według ciebie jest y, takie y, zorientowanie się na przykład no, tylko na role dramatyczne albo tylko na role ko komediowe czy raczej lepiej jest iść szeroko? Hmm, no wydaje mi się, że jak ktoś w ogóle idzie na aktorstwo to y, to, to nie szufladkuje się tak, później y, niestety y, realizatorzy potrafią zaszufladkować kogoś, że o ten to jest tylko aktorem romantycznym nie? we wszystkich komediach romantycznych gra i to jest myślę, że ogromna szkoda y, dla y, aktora, bo wydaje mi się, że y, jest takie powiedzenie nie ma złych aktorów, są tylko źli y, reżyserzy, wiesz. Y, reżyser, y, jeżeli dobrze cię nakieruje i będzie chciał z tobą pracować i wyciągnąć y, z ciebie to, co chce wyciągnąć, to to, to tylko zależy od jego pracy. a no a aktor jest y, bardzo elastyczny. Naprawdę my aktorzy potrafimy bardzo dużo rzeczy. Mm -hmm. A jeśli wybieramy się na casting, to możesz mi tutaj sprzedać jakąś żelazną zasadę? Mam się uśmiechać? Nie uśmiechać? <śmiech> <śmiech> Zależy do jakiej roli, bo jak do dramatycznej, jakiejś, wiesz, bardzo poważnej no to lepiej nie. Na Niemca na przykład. Wiesz co, ja zawsze przed castingiem mocno sprawdzam na przykład jakie są role, czy ja pasuję w ogóle do tego musicalu, czy ja siebie widzę w tym przede wszystkim, bo niektórzy ludzie idą, a dobra, idę na cokolwiek tam, żeby się sprawdzić. Ja zawsze wcześniej, jeżeli to jest właśnie musical, który, który jest na licencji, to sprawdzam, czy w ogóle podoba mi się ta muzyka, czy podoba mi się w ogóle ten temat, czy, czy ja się w tym odnajduję. No bo jestem na takim etapie, że mogę powiedzieć, to mi się na przykład nie podoba i nie chcę w tym brać udziału, bo uważam, że szkoda mojej energii życiowej na to, żeby robić coś, co nie do końca jest w zgodzie ze mną. Ale no tak, no to, no to wtedy sprawdzam, czy, czy jest jakaś rola, która, która mnie inspiruje, którą chciałabym zagrać. I to jest chyba taki klucz do tego, żeby ludzie po prostu wcześniej zainteresowali się tym tematem. Co ich w ogóle ciągnie do, do tego tematu? Czy jest ta postać, którą chcę zagrać? No, a później to już. No, no, no i na pewno trzeba być naturalnym, trzeba być sobą, no jak wszędzie. Jeżeli pokażesz siebie z najlepszej strony, że y, nic tutaj dodatkowo nie, nie próbujesz ugrać y, tym, że jesteś na, na tym castingu, że po prostu pasujesz do tej roli, no to wezmą cię. No, czasami bywa tak, że nie pasujesz i, i trzeba się z tym pogodzić, i, i trudno. Yy, taki już jest nasz yy, zawód, że nie do wszystkiego po prostu pasujemy. No właśnie, myślę, że to ważne, ważne też, żeby to podkreślić, że dla kogoś, kto idzie na casting. Zastanowienie się nad tym, czy ta rola mi odpowiada, czy ja w tej roli też będę mógł pokazać siebie, mógł, czy będę mógł pokazać swoje walory, to jest ważne, bo tak wiesz, może się okazać, że ja mam predyspozycję, że ja się do tego nadaję, ale po prostu źle wybrałem sobie rolę, i w tym momencie tak naprawdę te moje atuty są przykryte przez to, że, że, że no nie mogę ich pokazać, bo w tej roli po prostu ich nie mogę pokazać. No, tak, tak bywa, ale też, nasz zawód jest, wiesz, taki, nieprzewidywalny, że no skąd na przykład niektórzy aktorzy, którzy czytają wiesz, scenariusz, załóżmy jakiś, który został napisany albo chociażby do filmu, czytają go, skąd mają wiedzieć, że, że na przykład nie wiem, to będzie jakaś klęska, że nie będą pasować do tej roli. Tyż czasami nie wiesz tego, także to jest duże ryzyko. My Przystępując do castingu do musicalu piloci nie wiedzieliśmy co to są za role, nie wiedzieliśmy jak to będzie wyglądać w całości. No oczywiście wiedzieliśmy jakie produkcje robi Teatr Muzyczny Roma, ale ja do końca nie wiedziałam, yy, wiesz jak, jak, jaką będę postacią, co to, co, ta post co to będzie w ogóle za postać, nie wiedziałam tego i miałam na początku takie rozmowy z, z reżyserem, z, z Michałem Wojnarowskim, który, który też pisał ten tekst, na początku tych rozmów była mowa o tym, że moja postać umrze gdzieś tam w, wiesz, w pierwszym akcie. Okej, okay, no, no dobra, no jasne, to, to, co będzie napisane, to zagram. A potem się okazało, że jednak nie, jednak nie umiera i jednak ta postać będzie zupełnie inna niż, niż miała być, więc y, tutaj też dużo ryzykujemy, y, biorąc, y, wiesz, jakiś angaż y, w danej roli. Mm -hmm. Zbliżając się do końca, wróćmy do, do tego gruntu muzycznego nas muzyków. Występowanie w musicalach nakłada pewne ograniczenia, o czym już wspomniałaś jednokrotnie. No właśnie, ale tak z perspektywy muzyka. Ty śpiewałaś koncerty. Jesteś muzykiem. Czy nie ciągniesz się do, do własnej twórczości? E, wiesz co? Ciągnie mnie w tym sensie, że y, muzyka cały czas jest w moim życiu i jest bardzo ważna y, w moim życiu. E, do tego stopnia, że jak ostatnio byłam y, na jodze z moją koleżanką, a, a sama gdzieś tam praktykuję y, jogę i, i wiem y, też, w jakiej jodze dobrze się czuję. Y, I fantastyczna była ta joga, na którą mnie zabrała, ale nie było muzyki. I tak y, po Jodze pyta się mnie o wrażenia. Ja mówię, że to fajnie, ale nie było muzyki. Dla mnie to jest dziwne. I, i jednak chyba wolę, jak, jak ta muzyka gdzieś tam jest. Ja mówię, no jej, rzeczywiście nie zwróciłam na to uwagi, ale, ale, rzeczywiście chyba to jest coś w tym, że, że nie było, ale ja nie przywiązuję do tego wagi. Jednak ta muzyka u mnie, w domu, w związku, w ogóle w moim życiu jest bardzo ważna, dlatego nie przekreślam tego swojej własnej twórczości, że kiedyś coś, coś takiego zrobię. Myślę, że na pewno, ale teraz trochę mam inne ciągoty w stosunku do do spełniania się na, na scenie i czy w ogóle, czy nie tylko na scenie, myślę, że taki etap na pewno przyjdzie, ale czy teraz to jest moim priorytetem i marzeniem, to raczej nie mogę ci tego zagwarantować. Mhm. A tak zupełnie praktycznie, czy kontrakty z teatrami w jakiś sposób ograniczają, na przykład, muzyków, którzy chcieliby działać na zewnątrz, którzy chcieliby e nagrywać własne płyty? Wiesz co, ja, się, ja się nie spotkałam, akurat moja osoba się nie spotkała z takim tutaj takimi przeciwnościami ale wiem, że można, no można niestety też się tak gdzieś zahaczyć o taki teatr, że będzie to problem, że wszystkie rzeczy, które robisz gdzieś tam na innych scenach muszą być weryfikowane przez wiesz, na przykład dyrektora. Także no, trzeba też uważać, czytać umowy, e, które czasami mają takie swoje, wiesz, haczyki. E, niestety. I podpisując to, dopiero dowiadujemy się, jak właśnie chcemy coś zrobić, dowiadujemy się, że nie możemy tego zrobić, nie? Albo że, że to nie jest z, e, gdzieś tam zgodne z tym, co, co tutaj teatr nam proponuje. Także no, trzeba, trzeba na pewno też to weryfikować i uważać, czytać. Mhm. Na początku naszej rozmowy wspomniałaś o tym, że nie ma miejsca na improwizację... W, w przedstawieniach muzykalowych, no ale na pewno takie rzeczy się zdarzają. <laughs> Chciałbym Cię zapytać o jakieś takie zdarzenie, gdzie musiałaś jednak tej improwizacji użyć. <laughs> no właśnie, bo to nie są improwizacje ustalone. Wiesz, bo też jest improwizacja ustalona, że. Podobno najlepsza taka. Taka najlepsza, nie. tak. W muzyce jazzowej jest miejsce, tutaj teraz będzie improwizacja. A w teatrze muzycznym, no rzeczywiście to są zabawne historie dlatego, że, no, dyrygent czy orkiestra nie poczeka na ciebie w tym miejscu, albo nie zagra dwa takty więcej, bo jak jest ten klik, no to nie ma takiej nawet możliwości, więc wiesz, już dawno takt poleciał, twoje słowa też już dawno poleciały i czasami zdarzyło mi się po prostu zaśpiewać na tra la, -la, -la tralala, czy znaczy, tak szybka była na przykład piosenka, że nawet nie, nie mogłam, wiesz, zaimprowizować jakiegoś słowa, no bo oczywiście zdarzają się takie momenty, że zamiast jakiegoś słowa, zaśpiewasz totalnie coś innego i wtedy to jest cudowne, jak na twarzy twoich kolegów i koleżanek na scenie po prostu jest takie duże oko. No to są fajne, fajne sytuacje, dlatego że wiesz, grając też codziennie to samo, już nawet oczekujesz, że coś się wydarzy, wiesz, coś innego. Potem cały teatr o tym mówi, że ktoś spadł z roweru, albo ktoś w ogóle nie zaśpiewał czegoś, że że ktoś w ogóle nie pojawił się na scenie. Były, zdarzały się takie przypadki, że ktoś się spóźnił i w ogóle scena trochę nie miała już sensu, bo jak ta osoba nie weszła, to co robić? To są takie rzeczy, których. Nie można ustalić. Też była taka sytuacja, że w musicalu Piloci w ostatniej scenie wyjeżdżają schody i jest piosenka Mulem Róż, gdzie tancerki wychodzą wiesz na te schody, a okazało się, że schody nie poszły, dlatego że technicznie coś się tam niestety wydarzyło i te schody się nie złożyły, więc nagle była akcja: co robić? Tancerki, to wyjdźcie naprzód, coś tam zatanczcie. To... To, to, to były takie skrajne przypadki, e, i, i masz ułamek sekundy na decyzję, na to, co, co masz zrobić, jaką decyzję podjąć. E, miałam też e, sytuację, że na przykład łódka, e, którą wypływałam, e, nie popłynęła, e, wiesz, bo, bo, bo one są wszystkie sterowane na, m, gdzieś tam łączone są z komputerem e, i ktoś tym steruje, a po prostu e, za, e, zasięg padł w tej łódce i trzeba było tą łódkę pchać. Wiesz, to nie była już scena romantyczna, że odpływasz w dal, machasz i, i płyniesz, jest bardzo romantycznie, tylko... To była rzeczywistość. <laughs> to po prostu była rzeczywistość. I ja siedziałam w łódce, machałam, śpiewałam, a kolega do mnie, chodź pchać! No i pchałam razem z nim tą łódkę i właśnie to było życie. Ale, ale takie sytuacje są też potrzebne. Mm -hmm. Paulina, to już wspomniałaś o tym, jakie miejsce, wielokrotnie zresztą, jakie miejsce w twoim życiu muzyka zajmuje. Ale ja chciałbym na, na koniec jeszcze zapytać Ciebie, czym dla Ciebie jest muzyka? Muzyka jest chyba dla mnie najpiękniejszą formą e, przekazu e, i wyrażania emocji. No Tak jak mówię, w muzykalu dla mnie to jest naturalne, że już nie mogę więcej powiedzieć, zaśpiewam e, albo nie wiem, zatańczę. Ale to wszystko jest e, właśnie w obecności e, muzyki. I, no, też uświadomiłam to sobie ostatnio, jak braliśmy ślub z moim małżonkiem. Też zastanawialiśmy się, jaki, jaki utwór wybrać wiesz do, do, ceremonii, bo nie mieliśmy takiej, takiej typowej ceremonii, tylko, nie było, nie było, marszu weselnego, tylko, tylko mogliśmy swoją muzykę wybrać i, i to było cudowne, że, że też możemy, coś stworzyć razem, coś, coś wymyślić, żeby to było nasze, wspólne i, i rzeczywiście w ogóle wybraliśmy muzykę z Króla Lwa, bo też stwierdziliśmy, że to jest bajka naszego takiego pokolenia, które po prostu chwyta za serducho i okazało się, że wszystkich też chwyciło za serducho. Więc... I pasowało do lokalizacji. Do lokalizacji, tak, bo, bo było też w Afryce. Więc no, ta muzyka jest po prostu częścią mojego życia, ogromną częścią mojego życia i nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez muzyki. Mhm. Gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, zapytać o coś albo poczytać trochę więcej o to, by dowiedzieć się, to gdzie może w sieci ciebie znaleźć? Na Facebooku oczywiście, mamy swoją e, stronę. E, no i też Instagram. Chyba aktualnie bardziej Instagram e, niż e, Facebook, aczkolwiek te dwie platformy tutaj e, na tych dwóch platformach jestem nieustannie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że ten odcinek jest. Bardzo, bardzo praktyczny. Przekazałaś dużo, dużo informacji dla osób, które się muzykalem interesują. Tego, jak to wygląda, jak się do tego w ogóle przygotowywać, jak się za to zabrać. w ogóle chyba jestem pierwszą kobietą. Właśnie. Chciałbym dodać, że jest mi niezmiernie miło, ponieważ jesteś pierwszą dziewczyną, która występuje tutaj w moim podcaście. I też to jest takie moje postanowienie noworoczne, że będę zapraszał więcej kobiet do podcastów. Cudownie. To czuję się wyróżniona bardzo. Dziękuję serdecznie za to. Cała przyjemność po mojej stronie wrócę do tematu, który przyszedł mi do głowy na samym początku a propos właśnie twojego męża, bo zbliża się 14 lutego i tak pomyślałem, że może Tomek i Ty zgodzilibyście się wystąpić w podcaście właśnie w muzykalnościach, i może moglibyśmy porozmawiać na temat tego, jak to właśnie wygląda wśród muzyków. W sensie, jak sobie układacie tą relację, że. że no, że, że jesteście szczęśliwi, że to działa. No, tak. Funkcjonuje. <laughs> y jasne, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Myślisz, Czyli że Tomek się zgodzi? Bo no, nie ma go tutaj teraz, więc wiesz, pytam Ciebie. <laughs> Myślę, go? że już jako mąż, y wiesz, y decyzje, które ja podejmuję, również są decyzjami jego. Y jasne, oczywiście. Będzie nam bardzo, bardzo miło. No i też chyba będziemy pierwsi, jako y para tak, pierwsza. Tak, to sytuacja. Co do mnie, będzie nam bardzo miło. Paulina, raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Na koniec dodam jeszcze, że wszystkie notatki do tego odcinka, linki, zdjęcia oraz transkrypcje znajdziesz na stronie muzykalności.pl ukośnik 19. A już za dwa tygodnie z okazji 20 odcinka podcastu Muzykalności szykuję dla Ciebie coś specjalnego, więc koniecznie zrób jedną prostą rzecz. Zasubskrybuj mój podcast w aplikacji, w której go słuchasz. Dzięki temu też nowi słuchacze będą mogli dowiedzieć się o tym, że ten podcast istnieje i być może zainteresują ich treści, które tutaj publikuję. Jeśli chciałby a się z wami skontaktować, to pisz śmiało na Muzykalności.pl i to by było tyle na dziś. Ja nazywam się Tomasz Glinka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Muzykalności.